dzisiejszym fascynującym odcinku zagramy w trzy najstraszniejsze gry o Grim Maze Shake. Ponieważ pod poprzednim odcinkiem zostawiliście aż 8800 łapek w górę, za co wam oczywiście bardzo serdecznie dziękuję. Natomiast pod tym odcinkiem spróbujcie pobić ten rekord i zostawcie aż 10000 fioletowych łapek w górę. Natomiast dzisiaj naszym głównym zadaniem będzie uciekać przed przerażającym Grim Maze'em, który będzie chciał nas dorwać. A także będziemy musieli odnaleźć wszystkie osoby, które po wypiciu Grim Maze Shake'a zaginęły w przerażającym lesie. Ale to nie wszystko, ponieważ ostatecznie wylądujemy w brzuchu Grim Maze'a i naszym ostatecznym zadaniem będzie uwolnić wszystkie dusze i rozwalić jego serce. No i oczywiście rozprawić się z nim raz na zawsze. Dlatego napiszcie w komentarzu hashtag serce, aby maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu. Natomiast ty, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy, to nie czekaj. W tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj i zostań z nami na dłużej. Wypadek Grimasa. Po wypiciu Grim Maze Shake'a budzisz się w pustym garażu, w którym nie ma nic oprócz Shake'a. Ale nie jesteś sam. Grim Maze jest tam i ciągle siedzi ci na ogonie. Unikaj go wchodząc do budynków i pod występy skalne, tak aby musiał kucać. To go spowalnia. Już po samym menu głównym czujesz, to będzie naprawdę dobra gra, tak więc zaczynajmy i mam nadzieję, że tak jest. Obudziliśmy się w garażu i mamy tylko Shake'i do wypicia. Okej, zbierzmy pierwszy. On już tu jest! Za szybko, chwila, co jest grane? O, jest szybki, jest! Co jest grane? Dobra, uciekam, uciekam, uciekam. To go spowolni, to go spowolni. Zbieram Shake'a. Oh my god. Co tu się dzieje? Za szybko. Siema. Nie, nie, nie! Bad ending. Czy ja właśnie... Tak, zginąłem. Wow, to będzie trudne. Zebrałem pierwszy Shake. Musimy uciekać, bo Grim Maze, jak sami widzicie, jest giga szybki. Tak więc, kolego, przestań mnie tutaj ścigać. Ja nie chcę nic złego. Ja chcę tylko zebrać Shake'i i się stąd wydostać, bo nie chcę, żebyś mnie od razu gonił na starcie, bo jest to jednak mimo wszystko przerażające. 11, dobra, zbierzmy wszystkie. To nie jest trudna gra. Dam sobie radę, zbiorę wszystkie Shake'i i się stąd wydostanę. To jest mój jedyny cel. Zebrać wszystkie Shake'i i wydostać się stąd. Dobra, 9 jeszcze, okej. Okay. Czuję się, jakbym grał w jakiś Slendy Tube. Jest naprawdę, taki vibe jest podobny, tylko że tam musieliśmy zbierać chyba klastar, to ile się nie mylę? Coś takiego, tak? A tutaj musimy zbierać Shake'i, tylko... Gdzie jest Grim Maze? Coś jest nie tak. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, że go nie widzę. Gdzie on jest? Oh my god. Grim Maze, gdzie się ukrywasz? 4 Shake'i zostały do zebrania, naprawdę niedużo. Coś czuję, że... Jest Shake? Gdzie on jest? Nie, niemożliwe, że on się gdzieś za... Oh my god, jest tutaj! O, kłopoty, kłopoty! 2, dobra, zbierzmy, szybko, szybko, szybko. 1 został. Nie mam pojęcia, gdzie jest... Siema, kolego! W sumie nie jesteś aż taki szybki i... Tak, to go spowalnia, on musi przechodzić tutaj, dobra. Łatwiutko, tylko że mamy teraz jeden mały problem, ponieważ nie mam pojęcia, gdzie jest ostatni Shake. A ostatni Shake, no nie ma co ukrywać, jest nam bardzo potrzebny, bo inaczej, że tak powiem, będziemy mieli pewne kłopoty z wydostaniem się stąd. Więc póki co spróbujmy może uciekać przed nim i przy okazji znajdźmy ten ostatni Shake. Wy w tym czasie, widzowie, zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z Grim Maze'a, bo uwierzcie mi, ten trend... Udało się, zebrałem wszystkie. True ending. Udało ci się uciec przed Grim Maze'em, ale on będzie do końca nawiedzał cię w koszmarach. Niestety, Grim Maze jest bardzo zasmucony, że udało ci się uciec. Miał nadzieję, że się pobawicie troszeczkę dłużej. Urodziny Grim Maze'a. Grim Maze urządza imprezę i ty jesteś zaproszony. Coś jest nie tak na tej imprezie. Gdy tylko zdałeś sobie z tego sprawę, było już za późno. Musisz uciekać z tego przerażającego miejsca. No i jesteśmy, dotarliśmy na wielką imprezę urodzinową Grim Maze'a, tak więc zobaczmy, co tak naprawdę się tutaj wydarzy. Mam nadzieję, że nie skończymy jak ci wszyscy ludzie, którzy piją Grim Maze Shake'a i jednak ta impreza zakończy się dobrze. Jak widzicie, mamy pierwszego gościa, który oczywiście... Zrobienie jedzenia trwa całą wieczność, czyli on czeka na jedzenie tutaj i oczywiście ma Grim Maze Shake'a, tak? Co to za impreza? Bez żadnego jedzenia. Do jedzenia. Jedyne, co posiadałem na tej imprezie, to te dziwne Shake'i. To są Grim Maze Shake'i, więc jakby po to właśnie chyba Grim Maze zorganizował tę imprezę, żeby wszyscy się bawili i żeby mogli napić się Grim Maze Shake'a. Tak więc, siema. Hura, hura, dęsy, dzikie dęsy tutaj. Chodź, potańcz ze mną. Nie, dziękuję, jednak może jednak nie. Odmówię może tym razem. Dzień dobry, a pani co sobie pije? Grim Maze Shake'a? Nie mam pojęcia, co ten gość dalej tutaj robi. Czemu on ciągle tańczy?
Okej, ten shake pomaga mi odnowić siły, ponieważ ona też tańczyła i też się tutaj troszeczkę zmęczyła tańcem, tak więc spoko. Całkiem fajna impreza, powiem szczerze. Naprawdę, mamy tutaj bardzo dużo ludzi, najróżniejszych ludzi. Hura, hura, hymmy. O, czy coś mówiłeś? No, nieważne. Okej, tak jakby mamy różnych ludzi, mówiłem, dziwnych i niedziwnych. Siema. Siema, bro, niezła koszulka. Dziękuję, dziękuję. Ostrożnie z tymi drinkami. O, okej, the purple will badly stain that. Cokolwiek to znaczy, to raczej nie możemy chpić tych szejków. To miejsce wydaje się dość puste. Ciekawe, ciekawe, że tutaj mówisz. Okej, myślałem, że będzie tutaj zaproszone więcej ludzi. No, jakby wiesz, no to jest mała impreza, to jest impreza zamknięta. Tak więc my idziemy chyba na górę, tak mi się wydaje. Usiąść. Siema, Green Maze. Siema, kolego. Co tam? Ale ty jesteś wielki. Mam dla ciebie małą niespodziankę. Ten drink tutaj jest twój. Dziękuję, Green Maze. Wypróbuj go i daj znać, czy ci się podoba, czy ci smakuje. Nie ma problemu. Spróbujmy Green Maze Shake'a, tak więc spróbujemy. Smakuje normalnie, smakuje bardzo dobrze, mógłbym powiedzieć. Ale zaraz chyba coś się wydarzy. Zostawcie w tym momencie łapkę w górę, bo właśnie straciliśmy przytomność i obudziliśmy się w lesie. Po prostu Znajdź ofiary. O nie, oni wszyscy pili shake, a jestem chyba jedyną osobą, która się przebudziła. Tylko pytanie, czy Green Maze gdzieś tu jest, czy jego tutaj nie ma. Bo mam wrażenie, że on się gdzieś tutaj czai, więc bądźmy ostrożni na wszelki wypadek, bo nigdy nie wiadomo, co się tutaj stanie. I nigdy nie wiadomo, gdzie on może się czaić. Za każdym drzewem może być Green Maze. Chociaż sądząc po jego wielkości, to raczej za drzewem by się nie dał ukryć. Może tak się zdarzyć, że pojawi się gdzieś za nami, więc będę uważny, po prostu będę uważny. I chodźmy może do pierwszej ofiary, bo widzę, że strzałka nam pokazuje pierwszą ofiarę, więc spróbujemy pójść tutaj i... O nie, to się dzieje! To jest jak w tym trendzie. Drgawki tutaj po wypiciu Green Maze Shake'a. No nie, dobra, tylko pytanie, czy... O Jezu, myślałem, że gdzieś tu... Dobra, nie ma go, spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą, nie ma tutaj nigdzie Green Maze Shake'a. Biegniemy sobie na spokojnie, odnajdziemy wszystkie ofiary i wydostaniemy się z tego lasu. W sensie, jakby dla nich chyba już ratunku nie ma, a my po prostu musimy ich znaleźć i się stąd ewakuować jak najszybciej. Więc tak też zróbmy. Tak samo jak wy widzowie, możecie zrobić coś miłego dla mnie i zostawić łapkę w górę dla zasięgu tego filmu. Będzie mi niezmiernie... Niezmiernie miło. Okej, czyli jak usłyszę tu ptanie, muszę się spo... What the hell? Bro, co ci się stało? Dobra, muszę się stąd ewakuować. Jak usłyszę tu ptanie, muszę spojrzeć się w jego kierunku, wtedy on zniknie. Tak on działa. Ej, bardzo ciekawa mechanika. Czemu tu są? Czy mogę wejść? Nie mogę wejść pod górę, czyli ja mam wejść jakoś naokoło? Co za dziwny las. Czuję się normalnie, jakbym był jakimś lesie Slendera. Coś na tej zasadzie. Gdzie? Znikaj, nie ze mną ten numer. Dobra, czy mogę wejść tutaj jakoś? Dobra, nie mogę skakać, nie mogę zrobić tak naprawdę nic, więc muszę obejść tą górę i jakoś tutaj na spokojnie pójść sobie jakąś inną drogą. Coś na tej zasadzie. Okej, to myślę, że sobie poradzimy jakoś tutaj bez większych problemów. O, w tym kierunku, czyli jakby kolejna ofiara jest po prostu za górą. Ja myślałem, że musimy wejść na górę. Ciekawe, ciekawe. Oh my god. Słyszę go. Dobra, zniknął. Na wszelki wypadek będę się przyglądał mu, żeby tutaj mieć pewność, że on mnie nie dorwie, bo tego bym raczej nie chciał. Chciałbym po prostu znaleźć wszystkie ofiary i się stąd wydostać. Nie wiem, ile było ofiar. Na imprezie było chyba z 6 osób, więc prawdopodobnie musimy znaleźć 6. Tak mi się wydaje, ale nigdy nie wiadomo, bo może być więcej ofiar. Może nie wszystkich widzieliśmy na imprezie. Więc może być tak, że ktoś tutaj... Siema! 3. Gdzie? Zniknął, dobra, na spokojnie. Idziemy po prostu przed siebie i szukamy kolejnej ofiary. Nie wiem, czy to było się pojawiła mi tam trójka, czy zostały jeszcze 3. Czy już znalazłem 3? Gdzie on jest? O! Nie zdążyłem się obrócić, chłop mnie dorwał. Stałem się kolejną ofiarą. Retry, mam nadzieję, że nie muszę zaczynać od początku. Las Green Maze'a to jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc. Jak widzieliście, niestety Green Maze mnie dorwał. Ale jestem tutaj znowu, ponieważ trzeba było zacząć wszystko od początku. I jesteśmy właśnie przy tej ofiarze, przy której zginęliśmy. Tak więc teraz musimy mieć się na baczności, bo to miejsce jest lekko przerażające. I Green Maze czai się tuż za nami. Gdzieś w pobliżu on tutaj...
Jest! A nie tym razem, kolego. Wystarczy się na niego spojrzeć i ta halucynacja znika. Więc prawdopodobnie to nie jest prawdziwy Green Maze i my tylko widzimy halucynację po wypiciu tego szejka. Tak więc, jeżeli będziecie mieli okazję, nie próbujcie pić tego szejka, bo wiadomo, jak to się skończy. Skończycie jak wszystkie te ofiary. Tak więc dobra, lecimy sobie dalej przez las i tym razem mam nadzieję, że kolejna ofiara przeżyje. Chociaż jedną może uratujemy osobę. Siema? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tu jest, tu jest. Siema? Nie, nie ma szans, bro, wypił szejka, niestety nie dał rady. Co za dziwny las, nie mam pojęcia jakim cudem ci ludzie się tutaj znaleźli, ale w tym trendzie właśnie to polega, że ludzie piją tego szejka, a później budzą się w dziwnym miejscu, oblani tym szejkiem i jakby z jakimiś drgawkami. Bardzo dziwna sprawa, ale to jest wszystko oczywiście nieprawdziwe, a może prawdziwe, tego nie wiemy. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie oczywiście. A my lecimy do kolejnej ofiary, to już chyba będzie ostatnia, tak mi się wydaje, uwaga. Cztery? Co jest? A tobie co się dzieje? Co jest grane? Dobra, nieważne, nieważne, idziemy dalej. To jest trochę dziwne, ale okej. Chyba została nam jeszcze jedna ofiara do znalezienia. Mam nadzieję, że to już będzie ostatnia. Bo ich jest dwóch teraz? Okej, tego się nie spodziewałem. Jest dwóch Green Maze'ów. Moje halucynacje się nasilają. Piąta ofiara, okej. Jeszcze chyba jedna? Czy to już miała być ostatnia? Chwila, to ile jest tych ofiar tutaj? 6, 7? Jeden, drugi. Ole, było blisko, bardzo blisko. Dobra, musimy znaleźć szybko kolejną, bo coś czuję, że w tym lesie długo nie przetrwam. Więc lepiej się pośpieszmy i znajdźmy kolejną ofiarę. Jak już znajdę wszystkie, to prawdopodobnie uda mi się przeżyć. Nie wiem. Raz. Dwa. Okej, dwóch jest, ja już się bałem, że będzie trzech. Jakby było trzech Green Maze'ów, nie miałbym kompletnie szans. Na szczęście było dwóch, więc jakoś sobie poradziłem. A teraz lecimy. Jeden. Dobra, tym razem jeden zaatakował. Biegnie drugi. Dobra, dobra, nie ma go, nie ma go. Idziemy dalej, szybko, szybko. O, jest klimacik, powiem wam szczerze, że niby tutaj tylko biegniemy przez las, ale klimat horrorkowy jest. Ej, jeszcze jedna ofiara, nie no, może. Find the exit, dobra, znalazłem wszystkie ofiary. Znajdź wyjście. Trzech biegnie, ojojoj. Dobra, dobra, widzę wyjście chyba. Stop. Uspokójcie się, za dużo was, nie dam rady tylu. Dobra, 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 wyjście, wyjście. Czy to jest wyjście? Tak, to było wyjście, to był jakiś portal. Ja byłem w jakimś lesie Green Maze'a, który tak naprawdę w ogóle nie istnieje. Tak więc, czyli dobrze mówiłem, że to była halucynacja. Dobrze mówiłem, że to była halucynacja, więc powiem ci tak, niezła faza ten szejk. Co o tym myślisz? Myślę, że to był najbardziej szalony szejk, jaki wypiłem w swoim życiu. Get out now. Wycofujemy się powoli, spokojnie Green Maze. Nie rób żadnych gwałtownych ruchów. Idziemy z tej imprezy, tak? Na razie, Green Maze. Ewakuacja, ewakuacja, gdzie jest wyjście, gdzie jest wyjście? Tu jest wyjście, szybko, szybko. Okej, okej. Mam nadzieję, że mnie nie dorwie. Wychodzimy, drzwi, exit, exit. Czy to działa? Okej, wydostałem się. Czy mi się udało? Udało się, uciekliśmy z imprezy Green Maze'a, przeżyłem. Ale to nie koniec, ponieważ teraz, raz na zawsze będziemy musieli rozprawić się z Green Maze'em. The Green Maze Shake Update. Po przebudzeniu z koszmaru odkrywasz dostawę McDonald's Green Maze Shake. Pomimo niepokojącego wyglądu pijesz to, co się potem dzieje. Aktualizacja 2.0. Wyrusz w ekscytującą podróż w głąb brzucha Green Maze, gdzie czai się niebezpieczeństwo i ekscytujące wyzwania. Twoja misja? To oczywiście uciec ze szponów tej potwornej istoty, wysadzając jej serce. To co właśnie tutaj widzicie, to serce Green Maze'a i naszym zadaniem będzie je rozwalić, ponieważ chcemy się raz na zawsze rozprawić z Green Maze'em, ale na samym początku oczywiście musimy przeżyć koszmar Green Maze'a. Co się dzieje? Znowu obudziliśmy się w mieszkaniu. Łóżko zasikane, co tu się dzieje? Okej, dzwoni McDonald's, odbieramy. Hello, hello, siema. Okej, odbieramy naszego Uber drivera. To będzie bardzo krótki wstęp, ponieważ nie wiemy, co się wydarzy dalej. Musimy przeżyć jeszcze raz tę historię. Odbieramy telefon, tak, tak, wychodzimy teraz z mieszkania. Halo, halo, gdzie jest mój Uber? No i proszę bardzo, już jest mój Uberek. Otwieramy drzwi, bierzemy naszego maczka, czyli nowy zestaw Green Maze. Oczywiście tutaj z shake'iem, bo musimy go przetestować, tak jest. Siadamy na naszym łóżku i w końcu możemy się delektować naszym Green Maze'em. Ale jakim cudem znajdziemy się
w sercu i w brzuchu Grim Mace'a. Tego nie wiem, więc musimy wypić troszkę tutaj tego pięknego i przepysznego szejka, aby dowiedzieć się, w jaki sposób tam się znajdziemy. I teraz stanie się magia, ponieważ ktoś puka w nasze okno. Kto to może być? Kto to może być? Twórzmy nasz pokój. Jest i Grim Mace. Siema Grim Mace. Siemanko. Hello. Uciekł. Dobra, i teraz on będzie tutaj stał prawdopodobnie. Gdzieś tutaj będzie, tylko... Słyszę go. Słyszę go. A, ktoś puka do naszych drzwi. Tak, tak, to jest ten moment, że otwieramy drzwi. O ja, nikogo nie ma. Po czym odwracamy się i on tu jest. Siema Grim Mace. Wyciąga swoje narzędzie i... Siema kolego! No i właśnie, dorwał nas. Tylko pytanie jest następujące. Czemu my się budzimy w jego brzuchu? O ile się obudzimy w jego brzuchu, no raczej powinniśmy, tak? Tak jest! On pożarł mnie w całości. Jest... Czemu tu jest dupa i... kupa? Okej, twórca tej gry lekko przesadził, więc... Zostawcie mu łapkę w górę za pomysłowość. Czy cokolwiek, nieważne. Jesteśmy w brzuchu Grim Mace'a, możemy tutaj znaleźć ogromną kość, ość z ryby. Możemy znaleźć tutaj czaszkę, oczy, Pepsi oraz wielki Grim Mace Shake. Dobra, spróbujmy się stąd jakoś tutaj poskakać i wydostać może? Takie mam wrażenie, że gdzieś tutaj powinniśmy pójść, tak więc chyba tu? O, czy my idziemy teraz fioletowym jelitem Grim Mace'a? Trochę dziwne, ale okej. Musimy dostać się prawdopodobnie do serca, więc przez jelito do serca Grim Mace'a. O! Okej, dobra, to jest kurczak. Ja myślałem, że to jest jakiś... Co to jest? Czy to jest broń? Chwila. O, wow! Dostałem brońkę. No to chyba nie będę narzekał. I teraz, czy my musimy... Okej, możemy z tego strzelać. Czy mamy pójść tędy? Jakby kolejną część? Tak! Dostałem się... Jestem przy sercu. Oj. Okej. Musisz uwolnić duszę z więzienia Grim Mace'a i zniszczyć jego serce i później uciec z jego tutaj uścisku. Czy dasz radę? Dobra, czyli musimy raz na zawsze rozprawić się z Grim Mace'em. Nigdy więcej Grim Mace'a. Okej. Apteczka? Nie potrzebuję tego na razie. Okej. Idziemy od razu ratować duszę. Pyk. Siema dusze. Witajcie. Już was uwalniam. Pyk, pyk, pyk. Uwalniamy duszę, uwalniamy. Uwolniony, 1/6 co jest? To są... to są aniołki? What the hell? Dobra, zbierzmy apteczkę. Za dużo was tutaj trochę. Okej. Dobra, rozprawmy się ze wszystkimi. Siema. Uwolnijmy, auć! Latają, latają. Dobra, open, open. Na spokojnie, damy radę, damy radę. Uwalniam was duszę. Druga klatka uwolniona. Chciałem strzelać w serce. Nie, chyba serce kompletnie nie działa. Dobra, lecą kolejne, okej. Auć! Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie. Pyk, pyk. Leci ich tutaj całkiem sporo, powiem szczerze. Nie mam pojęcia, czy mogę dotykać tego szlamu, więc warto będzie przetestować i... Szlam zabija od razu, no tak, że są kwasy żołądkowe albo coś takiego. Szybka porada, możesz zrobić rocket jumpa strzelając pod nogi, co? Okej, będziemy musieli to przetestować. No powiem wam szczerze, że czegoś takiego się nie spodziewałem, że będziemy mogli robić rocket jumpy, ale na pewno będziemy musieli to przetestować, tak więc uwaga. Uwaga. Da się robić rocket jumpy, ale... Nie umiem robić rocket jumpu, bo zawsze byłem w tym bardzo kiepski. Więc dobrze by było, gdybym po prostu... Spróbował to przejść w miarę normalnie, nie robiąc rocket jumpów. Uwaga, otwieramy cage. Auć, auć. Przestań mi bić. Okej, dobra, dobra, kolejne dusze. Lecą, aniołki Grim Mace'a. Pyk, pyk, dobra, otwieramy kolejną klatkę. Szybko, open, open. Dam radę, dam radę. Okej, dobra, wynocha. Wynocha, wynocha, za klatkami można się chować. Ważne, bardzo ważne. Pyk. Pyk, dobra, otwieramy kolejną, szybko, szybko, muszę uwolnić wszystkie dusze, to jest moje zadanie. I raz na zawsze rozprawić się z Grim Mace'em. Okej, okej, tam są kolejne. Auć, auć, wepchnął mnie do lawy, no nie wierzę w to. O, wychodzi na to, że zostałem pożarty przez dzieci Grim Mace'a. Czyli te małe Grim Mace'y ze skrzydełkami to są jego dzieci. Otwieramy kolejną klatkę, uwaga, uwaga, mam już 3, tak więc idzie mi teraz bardzo dobrze. Nie mogę tylko pozwolić sobie na wskoczenie do lawy, bo wtedy, no papa wtedy. Więc lepiej będzie, jeżeli... Do lawy ani razu nie wskoczę i rozwalę po prostu wszystkie Grim Mace'y. Jakie tylko spotkam, wszystkie będę po prostu próbował rozwalić najszybciej jak się da. Czemu nie mogę trafić w niego?
Co jest? Au, 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 au. Dobra, apteczka. Złapałem apteczkę, jest git, pyk, pyk. Auć, auć. Czemu mi bijesz, kolego? Przestań, nie, lawa, najgorzej. Ojojoj. Uwaga, uwaga, otwieramy czwartą klatkę. Okej, udało się, jestem w tym coraz lepszy. Wystarczy tylko bardzo szybko strzelać i bardzo szybko rozwalać te grimace'y i wszystko powinno pójść zgodnie z naszym auć planem. Auć, auć. Serio, zginąłem po raz kolejny, było już 5 otwartych klatek. No i mamy to, uwaga, ała, ała, to bolało, to bolało. Okej, dobra, najpierw apteczka, to jest najważniejsze. Zdobyć apteczkę i wtedy możemy rozprawić się z ostatnimi klatkami. Biegną, gdzie są, tu są. Pięknie, rozwalmy je wszystkie, dobrze. I ostatnia klatka, w tym miejscu, najgorsza. Dobra, otwieramy, otwieramy. I czy udało mi się go pokonać? Chwila prawdy. Auć, auć. I serce. Tak jest, udało się, uwolniliśmy wszystkie dusze i pokonaliśmy Grimace'a. Raz na zawsze od środka go rozwaliło, co jest. I przyjechała na dodatek jeszcze policja. Okej, udało się, wygraliśmy z Grimace'em.